Cześć czołem, dzień dobry, witam wszystkich. Wyobraźcie sobie napakowaną do granic możliwości salę off-mariny pełną szczecińskich smakoszy, żądnych wszelkich kulinarnych doznań. Albo nie wyobrażajcie sobie. Przyjdźcie w dowolną niedzielę na Chmielewskiego 18 i przekonajcie się sami. A dziś, w jeszcze pustej sali off-mariny, rozmawiam z Michałem Jakubowem o całym tym kulinarnym zamieszaniu. Zapraszam na kolejny odcinek Co u Ciebie Szczecin? Michał, co u Ciebie? No dobrze jest, Radek, tylko marznę, słuchaj. No zima, znaczy inaczej, zimna wiosna wróciła, bo kwiecień, plecień, bo przeplata. Za chwilę pełnia lata, ale myślę, że mimo wszystko to, że masz off-marinę i możesz tutaj przez cały rok spotykać się z ludźmi, to i tak jest fajniejsza sprawa niż te takie bazarki pod chmurką. No myślę, że tak, kwiecień przeplótł rzeczywiście, ale faktycznie tutaj jest zawsze gorąca atmosfera. Ja się z tego mega cieszę. To prawda. Właśnie, a propos gorącej atmosfery, to chciałbym się cofnąć trochę do początków. Co było najpierw, jajko czy kura? To znaczy, czy była off-marina, którą trzeba było zagospodarować fajnymi eventami, czy był bazar, który potrzebował epickiego miejsca? Wiesz co, to było tak, że od 2013 roku Marcin, który jest właścicielem off-mariny, tutaj ją kupił, a później w jakiś sposób, nie regularnie, tylko raz na jakiś czas była ona zagospodarowana. Myśmy się w 2016 roku spotkali i zaczęli tak planować. No i w 17 w maju, 7 maja dokładnie wystartował pierwszy bazar, więc chyba pierwsze było... Siedmiolecie za trzy tygodnie, no. Jaka wspaniała rocznica. Ej, to wiedziałem, że jakoś w dobrym momencie się spotykamy. I on to był taki pomysł, taki jak w tym kształcie, czy ten pomysł ewoluował? Nie no wiesz co, no na początku było to takim pomysłem o nieco mniejszym rozmachu. W ogóle wyszliśmy od tego, że to się nazywało nawet nieco inaczej niż dzisiaj, bo bazar nazywał się Rozmaitości i faktycznie jego DNA tkwiło trochę pomiędzy jedzeniem a rękodziełem. Powiedzmy sobie mydło i powidło. Dobra. To było spoko. Skoro ty to mówisz, to będę dobra. Tak, no. Tak. To było spoko, ale w którymś momencie uznaliśmy, że chcemy się sprofilować zdecydowanie bardziej na jedzenie, gdzie nie gdzie, tylko przetykając to kosmetykami naturalnymi czy świeczkami, ale już mniej rękodziełem i od tego czasu jest szczeciński bazar smakoszy. Super. A powiedz mi, jakbyś tak miał zdefiniować? Myślę, że wszyscy Szczecinianie wiedzą, co to jest szczeciński, co to za miejsce, co to za event, ale gdybyś ty, jako twórca, miał zdefiniować, co to jest za przestrzeń i dla kogo, to jakbyś to nazwał? Wiesz co, no, dla mnie przede wszystkim to jest fantastyczne miejsce pracy, które daje mi taki przywilej, żeby uważać, że robię coś, co kocham. I jeszcze mam z tego jakiś grosz. Także to jest coś, co każdemu polecam i życzę. Myślę, że dla Szczecina to jest takie miejsce spotkań, takie miejsce, w którym jest nawiązana relacja pomiędzy wystawcą a klientem. Sądzę, wiesz, że naszą rolę jako organizatorów jest już teraz tego rozpędzonego projektu po prostu nie zepsuć. Okej, czyli pielęgnować, dawać przestrzeń sprzedającym i fajne miejsce kupującym. To jest prawda, co powiedziałeś, bo rzeczywiście, no nie wiem, ja mam takie spostrzeżenie. Czy myślisz, że to jest miejsce, które jest alternatywą dla tych, powiedzmy, nie wiem, galerii handlowych i food courtów, że tu inny człowiek przychodzi? Wiesz co, w pewnym sensie na pewno jest to jakaś odpowiedź na taką potrzebę ludzi, którzy szukają żywności poza marketami lub po prostu czegoś wartościowego. Nie twierdzę, że markety tego nie oferują, ale wiem na pewno, że to, co u nas jest wyróżnikiem, to, że możesz spotkać się nie tylko z doskonałym produktem, ale też z jego producentem. Mhm. Tego już w sklepie nie dostaniesz. No tak. A myślisz, że tym ludziom, którzy tu przychodzą, to jest dla nich wartość, to jest dla nich coś dodanego, że kupują miód, czy ser, czy warzywo, czy pewnie produktów tu jest po prostu tysiące, że kupują od konkretnego człowieka? No wiesz co, myślę, że to jest pytanie retoryczne, no jasne. Dla mnie by było i jest, bo jestem pierwszym klientem tego miejsca. Okej, super. Mam taką teorię. No. Nie wiem, czy jest uprawniona, na pewno jest trochę kontrowersyjna. Dalej. Że to jest takie miejsce, jak dla starszych osób, czy takich w kwiecie wieku, taki kościół niedzielny. Że chodzą w niedzielę na bazar smakoszy. Smakoszy, no. Chodzą w niedzielę
przychodzą tutaj, bo to jest taki punkt, nie wiem, obowiązkowy, że tu muszą nie tylko zjeść, bo to, nie wiem, na przykład może być śniadaniownia dla niektórych, ale też uzupełnić zapasy, spotkać czy to właśnie klientów, wystawców, czy tych smakoszy klientów i trochę pospędzać czasu w jakiejś tam społeczności. Jak ty na to patrzysz? Dokładnie tak jak powiedziałeś. Dla mnie to jest jakaś taka mała instytucja, chociaż listy tutaj nikt nie musi podpisywać. Okay. Jest to totalnie lektura nieobowiązkowa. Ale tak, wielu klientów się powtarza, także to już jest chyba codzienny rytuał dla Szczecinian. Może nie wszyscy w Szczecinie o nas wiedzą, ale chyba jesteśmy już coraz bardziej popularni i mogę powiedzieć, że wrośliśmy w tkankę miasta i tych wydarzeń. Ja lubię tu być, lubię patrzeć na ludzi, nowych klientów, tych, których poznaję. To są już naprawdę rzesze. Wiesz, jak przychodzisz do roboty, wiesz, że będzie fajnie, to przychodzisz z uśmiechem. No ja to jest rzeczywiście wartość dodana do pracy, niesamowita, bo to się przestaje być pracą, jest bardziej pasją i człowiek tak nie wszystkiego nie przelicza na zostawione nerwy w pracy i otrzymane złotówki. A z punktu widzenia handlowego, powiedzmy, nie wiem, jestem producentem, czy wykonuję jakieś rzeczy, to jest miejsce dla każdego, każdy może zadzwonić do ciebie, zgłosić się, przyjść, czy to jakby po pierwsze jest limitowane przestrzenią, czy jakimś, nie wiem, rodzajem castingu? Dobre. No, trochę casting jest na pewno, no bo te warunki są określone, są drobne rygory. Przede wszystkim McDonalda byście nie wpuścili. Pewnie nie, nawet na pewno. Wiesz, chodzi przede wszystkim o to, że my już przez te 7 lat działania mamy tutaj określoną ofertę. Aha. I na teraz szukamy takich wystawców, którzy po pierwsze będą reprezentować wysoką jakość, no ale to jest niejako zrozumiałe, ale przede wszystkim, którzy wpiszą się w to, co tu jest, uzupełniając to. Okay. Nie szukamy dubli czy czegoś więcej, tylko szukamy tego, czego jeszcze nie mamy. Tak. Są oczywiście takie stanowiska codziennego użytku, które gdzieś tam mają swoje odzwierciedlenie w innej części sali, ale nie ma tego dużo. Zależy nam na tym, żeby oferta była na maksa zróżnicowana, wiesz, i oczywiście wysokiej jakości. To się chyba udaje. Dobra, a gdybyś teraz, mamy kwiecień 2024 roku, kogo ci brakuje? Kto by ci się marzył, żeby jeszcze się znalazł na szczecińskim bazarze smakoszy? Bardzo marzyłoby mi się stanowisko ze świeżymi rybami i owocami morza. To jest coś, co jako zarówno konsument, jak i organizator tego miejsca uważam, że powinienem tu mieć. Aha. Jest to trudne. Aha. Z punktu widzenia wystawcy, ja to rozumiem. Mieliśmy takich fajnych wystawców, a teraz jestem w trakcie rekrutacji kolejnego. Okay. I mam nadzieję, że to się uda. Ale jeśli pytasz mnie, klienta i mnie, organizatora, czego mi trochę brakuje, to właśnie tego. A masz jakieś takie wspomnienie, jakiegoś, powiedzmy, takiego, nie wiem, nie chcę powiedzieć niewypału, ale takiego mega dziwnej sytuacji, że ktoś się pojawił tutaj u was i było to po prostu totalne zaskoczenie dla ciebie, dla odwiedzających i tak widziałeś, że to nie jest, że to pięść do nosa trochę. Wiesz co, no to dla mnie nigdy nie mogło być takie totalne zaskoczenie, no bo jednak jest jakieś sito selekcji, proces rekrutacji, ale bywały sytuacje, gdzie umówiliśmy się na A, a było B, a potem jeszcze w trakcie współpracy jakieś C. Oczywiście nie podam tutaj żadnych konkretnych przykładów, wiesz, o co chodzi. Taki plotkarski program to nie jest. No, ale jeśli pytasz, czy były jakieś takie sytuacje, o których teraz już wspominam jako anegdotce, ale wolałbym ich nie przeżywać ponownie, to jasne, były. Pewnie, że tak. No to porozmawialiśmy od strony dostawcy, a od strony klienta, od strony człowieka. Wiem, że się nie używa już słowa hipsterskie, bo to takie passé i teraz jest 1000 innych, ale ja mam swoje lata. Dobra. Ale powiedz mi, bo to jest trochę takie miejsce, nie wiem, wypłorować mnie z błędu, być może to będzie jakiś tutaj między nami dyskurs. To jest miejsce dla każdego, czy to jest miejsce dla specyficznego człowieka, który no, ma swoje jakby wymagania i pewne rzeczy go nie interesują, a znowu pewne są dla niego mega ważne. Jasne, dobre pytanie, dziękuję ci za nie, bo faktycznie jest to miejsce dla każdego, aha, kto ma szczególne wymagania. Okay. Ponieważ towar tu jest dobry, a poprzez to rozumiem nie tylko wysokiej jakości, ale też i określonej cenie. Mhm. Ponieważ nasi wystawcy szanują swoją robotę i to jest rękodzieło, nawet jeżeli nie w tym sensie rękodzielniczym, tylko jedzeniowym. Mhm. A jeżeli tak, no to po prostu ceny są tutaj dość wysokie. Ale to nie zmienia faktu, że jest to jakość, która się absolutnie broni, a do tego jeszcze masz możliwość pogadania z tym twórcą i to jest ważne, tego nie ma w sklepach. Myślę, że wobec tego jest to
taki produkt premium, nie tylko jako towar, który tu możesz dostać, ale też po prostu jako całość, jako projekt. A na przestrzeni tych 7 lat, no bo załóżmy, że mamy teraz rok 24, mówisz, że to się od 7 lat, jak byś powiedział, jak byś określił tą, jakby nie wiem, ewolucję tego miejsca, na ile to był pomysł, na ile to trochę życie weryfikowało wasze zamierzenia, na ile to się, możesz powiedzieć, że to się fajnie rozwija. O przyszłości porozmawiamy za chwilę, ale chodzi mi o tą siedmiolatkę. Na ile to był flow taki zamierzony, który jakby wiesz, w głowie te sito dostawców kreowało i pokazywało kierunek rozwoju, a na ile to ludzie, którzy tutaj wydeptywali ścieżki i jedne stoiska oblegali, a inne mniej, na ile to oni decydowali, co tutaj ma się dziać na tym bazarze? No ja się bardzo wiele nauczyłem przez te 7 lat. Tak, są tu takie rzeczy, które zaplanowałem i sprawdzają się do teraz. Są takie, które były absolutnym zaskoczeniem, ale fajnie zażarły i są. A są też takie, które czas pokazał, że ja może bym chciał, ale to się nie sprawdza i trzeba było dokonać jakiejś korekty. To jest taka tkanka żywa i ją tworzą rzeczywiście wystawcy, ją tworzą klienci, czyli nasza społeczność. My, jak już mówiłem, organizatorzy, to teraz musimy to tylko jakoś tak sprawnie pilotować. To 7-letnie dziecko to już jest takie, że ono samo chodzi, no tak, biega na rowerku, już nie pojedzie. Nie ma pieluch, już to najlepsze. Tak, nie ma pieluch, no. Więc można ze spokojem powiedzieć, że ono jest już tak w pierwsze tempo odchowane. I no, my się teraz tak przyglądamy, tylko już kierunkując. Uwaga, pierwsze z dwóch trudnych pytań. Ulubione miejsca w Szczecinie. Nieważne jakie. Takie, gdzie jakbyś miał pomyśleć o fajnym miejscu w Szczecinie na pójście z kimś, na pójście samemu, na spędzenie trochę czasu. Cokolwiek to byś powiedział. 3, proszę. Moje mieszkanie, kawiarnia Korona i winoteka na Pogodnie. I winoteka na Pogodnie. To jest tam przy... Tego nie możemy powiedzieć, że jestem niepijący, ale musiałem zrobić Kubie tę przyjemność. Dawaj, bo tam kolega chce wturlać beczkę. To nie wturluje, no przecież to nie jest żaden tutaj ten... Nie, śmiało, śmiało, tu lubimy takie sceny życiowe. No to dawaj, ja sobie na beczce sobie stanę. No, dokładnie. Uwaga. Uśmiech. No. Bazar to nie tylko bazar, bo zasadniczo to miejsce jest obudowane, nazwijmy to, imprezami towarzyszącymi. My jesteśmy właściwie w przededniu dwudniowego festiwalu słodyczy, mój ulubiony temat, ale nie dlatego, że jestem łasuchem. Nie widać. No właśnie, to dlatego jest ulubiony. Ale powiedz coś o tych właśnie imprezach towarzyszących i o tej takiej otoczce, którym jakby obrasta to miejsce, ale już bardziej na zewnątrz, nie tylko tutaj w tym konkretnie pod tym adresem. Kolejne fajne pytanie, dzięki. Tak, robimy coraz więcej i rzeczywiście stajemy się czymś na wzór takiej małej instytucji. Wiesz, robimy od pewnego czasu dwudniowe bazary. Tematy są różne, słodycze, kawa, która świetnie się sprawdza, rękodzieło, design, kosmetyki naturalne. No to są takie fajne rzeczy, które pokazały, że powinno się je robić więcej niż w niedzielę. No bo niedziela to jest taka tożsamość bazaru smakoszy i wszyscy wiedzą, że to wtedy. Ale postanowiliśmy dodać coś od siebie. Raz w miesiącu rzeczywiście spotykamy się. Poza wakacjami raz w miesiącu spotykamy się tutaj. Współpracujemy też z Urzędem Miasta. Robiliśmy festiwal zrobiony w Szczecinie, dokładnie z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim, tak, więc to jest też spoko. Robimy Aleje Zachodniopomorskich Smaków. No to są takie rzeczy dodatkowe, które tutaj się w Offmarinie dzieją. Nasze działania wykraczają także poza Offmarinę, bo z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, bo nie wszyscy może wiedzą, ale jesteśmy stowarzyszeniem, które przekształciliśmy w przedsiębiorstwo społeczne. Tutaj też robimy takie projekty reintegracyjne, po prostu zatrudniamy ludzi, których przywracamy na rynek pracy, do tego szereg działań w tygodniu, różne warsztaty też tutaj, wernisaże, no dzieje się. Wow, no. To wiesz, że rzeczywiście to jest fajne miejsce i ono ma swoją renomę, markę, ale rzeczywiście niedzielne eventy to trochę mało, jakby tak wydaje się dla szarego człowieka, że aż by się chciało i to o czym mówisz, to rzeczywiście no może jakby
eksplodować na różne inne tematy. Myślę, że tak się dzieje, wiesz? Często jest tak, że ktoś pyta, a czym się zajmujesz? Ja mówię, że tym. To pada pytanie, czy tylko tym? A ja tak, wiesz, no jak tylko? No to nie jest, że ja przyjdę w niedzielę, o 8 otworzę drzwi, o 14 tam 20 powiedzmy stąd wychodzę i mam tydzień leżenia i zrobię przedziałek i mam fajrant. To jest przecież kupa roboty na cały etat dla wielu ludzi. Aha. Chociaż może się nie wydawać, bo niedziela to jedno, ale jak już wiesz, robimy różne inne rzeczy i to faktycznie trochę nas absorbuje. To jest piękne, ale to wymaga czasu i kadr. No tak. Nie? A czyli jakby tak to, nie wiem, rozłożyć na osi czasu, to jakby przygotowania do tego niedzielnego stricte bazaru zaczynają się, jakby jak wygląda timeline dla dostawców, kiedy się zaczyna, powiedzmy tutaj, ruch z przygotowaniami, a kiedy opuszczają to miejsce ostatni goście. Okej, taka tajemnica kuchni wobec tego. Mamy tak, że... Takie wymyśliłem pytanie. Jest okej, bardzo się cieszę, że mogę o tym powiedzieć. Handel jest 10-14. Powiedzmy, że mówimy o zwykłej niedzieli, nie? Tego dnia od godziny 8 jesteśmy do dyspozycji naszych wystawców i zawsze dzień wcześniej, w tym wypadku w sobotę, między 11 a 13 mamy dla nich taki dyżur, żeby mogli przyjechać, coś tam usprawnić na swoim stanowisku, no i też, żebyśmy my mogli sobie tutaj poogarniać, posprzątać, poustawiać, no nie? Bo ta mapa wydarzeń jest taka, że gdzieś tam te stanowiska, powiedzmy w 80-90% są stałe, ale te 10-20% to jest rotacja, więc musimy ustawić. A to krzesło, a to stół, wiesz, po prostu dostosować się do tego, kto w daną niedzielę się wystawia. Jak jest weekend, czyli dwudniówka, no to wtedy mamy dyżur w piątek, tak jak dzisiaj sobie siedzimy, troszkę dłuższy, bo zwykle festiwalowicze potrzebują trochę więcej czasu, żeby w tamtej sali się rozłożyć, nie? Okay. Także... No tak, bo to proszę pamiętajcie, że to nie jest tylko ta sala. Specjalnie się ustawiliśmy tutaj, żeby pokazać tak zakulisowo, że to miejsce tętniące życiem w niedzielę jest troszeczkę bardziej puste poza tym terminem, ale rozumiem, że tych przygotowań, organizacyjnych rzeczy, to jest też jedzenie, które wymaga pewnie tysiąca jakby specjalnych traktowań, żeby było najwyższej jakości. No tak, to jest na maksa istotne, dlatego czasami jak ktoś przyjeżdża na przykład dzień wcześniej zostawić towar, no to wiadomo, że zostawia włączoną lodówkę i tak dalej. To są jakieś takie technikalia, które ja nie zawsze opowiadam, no bo nie są może jakieś super zajmujące, ale zapytałeś, to nie, masz. Ale wiesz co, no to jest organizm, tak? Tak. I to co, bo ja dlaczego o to zapytałem, bo to nie jest tak, że ty otwierasz drzwi o 8 w niedzielę, tylko tu jest jakby, to jest organizm. Tak. I dlatego chciałem właśnie pokazać, że nawet dla przyszłych wynajmujących czy wystawiających się, że to nie jest tylko takie in-out, tylko że tu się po prostu dzieje i są te właśnie dyżury, o których wspomniałeś. Ja nawet jestem w tygodniu tu zawsze i zresztą moja ekipa też tu minimum raz w tygodniu jesteśmy, częściej jak potrzeba to i nawet więcej. A wiesz, no często też są prace takie bieżące, remontowe, jakieś usprawnienia, bo ten budynek owszem ma swoją duszę, no ale nie oszukujmy się, ma też swoje lata, poprzez to ma swoje wady, jak my wszyscy, on też ma. No i ja tak, o wadach nie rozmawiam dzisiaj. Ty pewnie nie masz, ale ja mam i ten budynek też jakieś tam ma. Często musimy się z nimi mierzyć. To dodaje pewnie kolorytu i kiedyś jak sobie siądziemy tam głaszcząc wnuki po głowie, to ci opowiem, słuchaj, a w tej off marynie tam 50 lat temu, to wiesz co było? Chociażby to, że jesteśmy na piętrze, niektórym to utrudnia, nie? No tak, to prawda. No. Pytanie takie już zmierzające do końca, czyli o przyszłość. Czy biorąc pod uwagę 7-letnią historię, czy ty masz jakby zaplanowane lata w przyszłość, jakby jak to wydarzenie będzie się rozwijało, co będzie się zmieniało, bo wiesz, że teraz żyjemy w takich czasach, że jak się coś nie zmienia, jakoś nie fluktuuje, to nagle się staje nuda. Mam nadzieję, że to nie dotyczy, ale jak wyglądają twoje plany? Wiesz co, no są takie, że ja uważam, że bazary nie będą niepotrzebne. Myślę, że bazary są od dziesiątek, jeżeli nie tysięcy lat w różnych formach, także i ten też chwilę jeszcze potrwa. Jest 7-latkiem, myślę, że spokojnie będzie trwał. Mówiłeś, że za 50 lat mamy się spotkać i głaskać wnuki, więc jeszcze 43 co najmniej. Co najmniej, myślę, że nawet więcej. Wiesz co, to jest tak, że mamy pewne plany. Pytasz o nie, to ci opowiem, bo myślę, że jest jeden temat, który wielu nurtuje. I to nie tylko moich wystawców, ale też pewnie czasami gości. No to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że Off Marina, ta nasza gościnna przestrzeń i jej właściciele, oni też mają pewien plan na ten teren. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Może to jest pierwszy raz, kiedy mówię o tym, że tak powiem, do kamery. Okay. To nie jest tajemnicą i od pierwszego dnia współpracy z Off Mariną nie było, że to jest projekt obliczony na jakiś czas. Zaraz 7 urodziny, bo za miesiąc i myślę, i mam też takie obietnice ze strony gospodarza obiektu, że 10 jubileusz będziemy świętować jeszcze w Off Marina.
submarinie. Okay. Czyli powiedzmy, że 3 lata jesteśmy tu. Jest to też uzależnione od robót naokoło Pomorza, jak wiecie, są trochę rozkopane. Tak, jechałeś, to widziałeś, nie? No. Tu jest, tak, po szczecińsku. Tak, jest po szczecińsku, no i tak długo jak to jest po szczecińsku, to powiedzmy, że bazar smakoszy będzie jeszcze na Pomorzanach funkcjonował, ale już tak mówiąc zupełnie serio, przyjdzie taki dzień, w którym wraz z gospodarzami obiektu siądziemy do rozmowy, która będzie z jednej strony trudna, ale z drugiej absolutnie mam ją po prostu... Skalkulowaną absolutnie tak, w 100%. One są wliczone w kalendarz. No i to jest tak, że około 3 lat tu jesteśmy, może 4, a później trzeba będzie albo szukać miejsca, albo postawić coś swojego. Ja się skłaniam ku tej drugiej opcji i myślę, że za te 3, 4, może 5 lat będziemy już gotowi na to organizacyjnie i finansowo, żeby postawić coś swojego i żeby już później od tego 11, 12 roku bazaru do tego głaskania wnuków już siedzieć na swoim. Już ten. Wow, tak. Super, bo to, no, wiesz, jakby wiadomo, zmiany są czasami trudne, ale czasami prowadzą do dobrego i tego ci bardzo mocno życzę. A tak jak skoro już tutaj przy kamerze odkrywasz tajemnicę, to masz już na oku jakąś taką, nie wiem, chociażby dzielnicę, gdzie za te 4 lata miałbyś coś, czy to jest na razie w sferze planów i sfera jakby dopiero marzeń? Wiesz, że tkanka miejska jest bardzo dynamiczna. Okay, czasami z miesiąca na miesiąc potrafi się okazać, że dany teren jest już zajęty albo coś takiego. Nie? Ja nie mam takiej wiedzy, jak za te 3, 4, 5 lat, może 7, nie wiem, ale no wiesz, za te kilka lat będzie wyglądała mapa miasta. Pewnie, że chciałbym przy bramie portowej, ale sądzę, że nie będzie nas na to stać. Deweloperzy zawsze z nami wygrają i to też jest okej. Okay. Myślę, że fajnie by było, gdyby to była taka przestrzeń, którą będziemy mogli zaaranżować w miarę możliwości blisko Śródmieścia, ale jak będzie za te kilka lat, to ja nie wiem. No wiadomo, nie? To ten. Ale wiesz co, ja bym liczył na to, że to będzie ta zmiana, która będzie zmianą na dobre. Ugruntowana marka, wiesz, w gościnnych progach i w mega klimatycznym miejscu, bo tu jest po prostu wspaniale postindustrialnie i cudownie. Natomiast liczę, że to będzie za ileś lat, a teraz życzę ci tych kolejnych przynajmniej do 10 jubileuszu, wspaniałych uczt dla smakoszy i wszystkich ludzi, którzy cenią sobie, nazwijmy to ogólnie, rękodzieło, bo nawet to jedzenie jest ręcznie robione. I tym samym zapraszam na Chmielewskiego 18 do Hofmariny co niedzielę, czasami co sobotę, a co miesiąc co sobotę. Bardzo polecam, żeby nie oglądać w internecie zdjęć czy filmików, tylko przyjść samemu się przekonać, jak wspaniale ci ludzie tutaj funkcjonują i co fajnego robią, bo tak jak rozmawialiśmy, dla niektórych staje się to coniedzielnym, musowym punktem spotkań i to chyba świadczy o tym, że to jest miejsce, które warto wspierać i warto odwiedzać. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie, rozmowę. Jeszcze sesja. Dobra. A was zapraszam do następnego odcinka Co u Ciebie Szczecin. Tymczasem. Co, a bo tak to krzesła, o, no. Właśnie ręce bardziej luźne. O, dokładnie tak. Pewnie. Uwaga, dobra, i uśmiech. Dobra, fajnie. Jest okej. Dobra. Michał, wiem, że to cię zaboli. No. Ale chciałbym ci zrobić 2 zdjęcia bez kurtki. Dobra. Dosłownie, ja wiem, że jest zimno, więc jasne. Ale ten, szybko. Jeszcze masz bidon cycling shop normalnie? To mam, no. To. Krótki czaj, ta. Czyli podsumowując. Bazar smakoszy, twoje mieszkanie i kawiarnia Korona. Tak. Gdzie jest kawiarnia Korona? Na Gielońskiej. Na Gielońskiej, w którym miejscu? Na vis-a-vis tajskiej. Vis-a-vis falli, o. Okej, okay, dobra. Co, coś ci nie pasuje? Nie! Pytania z tezą. Nie, absolutnie. Ja sobie umiejscowuję, ja jestem wzrokowcem. Ja muszę miejsce, wiesz, od razu w kontekście umiejscowić. Wszystko dobrze. No. Pytanie najważniejsze, regularne, czyli kogo byś mi polecił, jakie 3 osoby szczecińskie byś mi polecił do kolejnych odcinków, byś uważał, że muszą Szczecinianie się o nich dowiedzieć, muszą jakby o nich posłuchać, muszą się z nimi w ten sposób spotkać. Po pierwsze, bierz Marcina Rao, bo jest gospodarzem tego obiektu, deweloperem, wizjonerem, a przy okazji, jak będziesz go miał na warsztacie, to on ci wtedy powie, jaka jest przyszłość tego obiektu. Okej, dobra, to będzie taka pętla. Bierz go koniecznie, dobra. To jest pierwsza osoba. Dobra. Myślę, że to warto.
Jako drugi strzał wytypuję ci po prostu kogoś z naszych wystawców. Aha. Masz wolną rękę wyboru, ale myślę, że to, gdzie nie trafisz, będzie dobrze. Trafisz Aha. w dychę na tarczy. Myślę, że to byłoby to. Aha. Wiesz co, nie wiem, czy miałeś okazję, a jestem zdeklarowanym fanem koszykówki. Złapać okay. trenera naszego zespołu mistrzów Polski, Kinga Szczecin. Tak, tak, tak. Słyszałem, że jest nie, miałem taki plan. Mój syn koszykarski. Arkadiusz Mioszewski, słuchaj. Dobra. Złotousty facet, jest naprawdę znawcą. Był trenerem zeszłego roku. Nie, ale to jest absolutnie. Nie, wiesz, zrobił w Szczecinie coś niesamowitego. Zrobił historyczny wynik, dostał tak. tytuł trenera roku i co więcej, po prostu na pewno będzie wdzięcznym rozmówcą. Okay. Trenerze Miłoszewski, mam nadzieję, że zobaczę pana po drugiej stronie kamery. I tym optymistycznym akcentem dziękuję ci. Świetne polecajki. Dzięki serdeczne.